20. jubileuszowa. Mamy nowe miejsce, drugi raz jesteśmy w zabytkowej kopalni Ignacy. No, myślę, że rozwija się tak samo jak my się rozwijamy, my się zmieniamy. Tak profil festiwalu też pewnie się zmienia. Natomiast ten core festiwalu, czyli spotkania autorskie, dalej jest głównym motywem, który zrzesza ludzi w ten drugi rocznicowy weekend. Więc to się nie zmieniło? I tego się będziemy chyba trzymać. To jest super przede wszystkim spotkanie, takie na żywo spotkanie i atmosfera tutaj tego festiwalu, co roku zresztą, kiedy ludzie się już znają, kiedy się poznają, kiedy się do siebie wzajemnie uśmiechają, to myślę, to jest najważniejsze w tym wszystkim. No a wszystkiemu temu towarzyszy super fotografia, bardzo dobre zdjęcia, bardzo dobre publikacje w tym roku, zresztą co roku są świetne. I naprawdę ludzie przyjeżdżają z różnych stron i chcą przyjechać, i chcą tutaj być. To jest opowieść o procesie, który nastąpił po roku 1988 do roku 2022. Opowieść o procesie, o rozpadzie, o kurzu tak naprawdę, który przykrył to, co upadło i o tym, co wyłoniło się z kurzu po tym upadku. Dlatego kurz jest opowieść o procesie, o takim tym wszystkim, co doprowadziło do wojny w Ukrainie.